Bardzo dziękuję, że Państwo jesteście. Króciutko właściwie to jest taka nasza podsumowanie. Podsumowanie po pierwsze, jeżeli chodzi o wybory, a drugie, co dalej? Więc, bo to też... I powiem tak, oczywiście ja mogę dzisiaj tylko podziękować, jeżeli chodzi o wynik, o mój wynik, bo trzeba podkreślić, że te wybory to były wybory partyjne. Wybory przeciwko, nie na człowieka, tylko przeciwko partiom. I mimo tego, że jest 7 partii, czyli walczyłam z partiami, wielkimi partiami. Ja jestem senatorem niezależnym, dalej jestem senatorem niezależnym bez struktur, bez partii, bez finansowania partii. I mimo tego, nie tylko bez mediów, bo to też jest ważne, bo moje media w czasie wyboru były bardzo wrogie, jeżeli chodzi o człowieka. Natomiast za każdym razem było wsparcie partii, czy tej strony były to wybory przeciwko. Więc mimo tego, mając po jednej stronie 7 partii, bo PAK to jest 5 partii, i oczywiście jeszcze 2 partie, które są, mimo tego mam bardzo dobry wynik. Bardzo dobry. Jest bardzo dobre wsparcie ludzi, bo prawie 70 tysięcy. W sytuacji, kiedy, że są wszystkie partie, nie ma takiej sytuacji w Polsce. Bo my sprawdziliśmy, ludzie właściwie sprawdzili, i powiedzieli, pan senator, tego nie było. Żeby mieć prawie 70 tysięcy w sytuacji, kiedy z jednej strony jest PAK, czyli 5 partii, bo jest PO, Lewica, Polska 2050, Zieloni i PSL z jednej strony. Z drugiej strony PiS, Konfederacja i jeszcze jeden komitet. I mając w takiej sytuacji mieć prawie 70 tysięcy, to wtedy i nie mając partii, struktur, finansowania, mediów, to naprawdę to jest bardzo duże wsparcie ludzi. Bardzo duże wsparcie ludzi. I myślałam, bo to jest pewna też odpowiedzialność, to jest zobowiązanie. Bo dlatego pokazałam te listy, pokazałam interwencje, oczywiście i gotowe projekty i to wszystko, co robiłam przez 18 lat. Udało się bardzo dużo, ale w toku jest bardzo dużo spraw, bo to są ludzie, to jest człowiek. Dla mnie zawsze była, ja traktowałam tą pracę jako służbę. I dlatego moja decyzja jest taka, że oczywiście bardzo dziękuję ludziom za to wsparcie. Bardzo dziękuję za to wsparcie, ale wiem, że im trzeba pomóc. I będę oczywiście współpracowała, bo powstała fundacja. Powstała fundacja zawsze po stronie ludzi. I jest to fundacja, która się będzie, będę robiła to, co robiłam wcześniej. Czyli ta fundacja będzie robiła to, co ja wcześniej. Czyli sprawa pomocy, dotycząca pomocy prawnej, dotycząca wiedzy, dotycząca świadomości, dotycząca różnego rodzaju, ale także inicjatyw dotyczących prawa, czyli lepszego prawa. Fundacja już jest zarejestrowana dzisiaj i dlatego jest dzisiaj informacja o tym, że będę cały czas działała po stronie ludzi, czyli zawsze po stronie ludzi. I to właściwie wszystko. Oczywiście co do dalszych jakby działań, no to będziemy o tym mówili. I jeszcze trzeba powiedzieć, jeżeli chodzi o same wybory. Te wybory były zupełnie inne. One były partyjne
I pierwszy raz zmieniła się ordynacja, ale też były wzory inne, nawet inne niż w projekcie, a potem już w samej ustawie. Bo proszę zobaczyć, wcześniej było tak, że to było imię i nazwisko, był człowiek. Przez te wszystkie lata ludzie walczyli o człowieka, głosowali na człowieka. Teraz, ponieważ to były wybory partyjne, były to wybory przeciwko. Przeciwko jednej i drugiej stronie. Ja oczywiście, nienawiść była tak duża, że nikt nie myślał o człowieku. Pierwszy raz w karcie jest nie tylko imię, nazwisko, tylko jest partia. Pierwszy raz, mało tego, jest logo partii. Pomimo tego, że Sąd Najwyższy powiedział, bo przecież jest takie orzeczenie, że tak nie powinno być. To też nie wszystko, bo oprócz tego, pomimo tego, że w karcie do Senatu przecież wszyscy są równi, to tam są liczby 1, 2, 3, 4, 5. To tak jakby to była jakby jakaś lista dotycząca jakiejś partii. Więc oprócz tego wszystkiego, to trzeba dzisiaj podkreślić, że to były inne wybory. Partyjne, na partię i przeciwko partiom. I dlatego bardzo dzisiaj dziękuję. Bardzo dziękuję ludziom, że było bardzo duże wsparcie i wynik dotyczący człowieka, mając po drugiej stronie siedem partii, jest bardzo dobry. I dla mnie to jest zobowiązanie i stąd jest ta nasza plany dotyczące fundacji. Będę starała się ludziom dalej pomagać. Bardzo dziękuję. Siedziba tej fundacji, jeżeli mogę zapytać. Na razie wstępna jest na Osiedlu Mazurskim. Za chwilę oczywiście ona będzie już taka stała. A źródła finansowania działalności? Za każdym razem tak jak fundacja. Czyli? No jest możliwość różnego rodzaju pomocy, ale też moje własne pieniądze. Prywatne. Pani jest fundatorem? Tak. A jaki jest kapitał fundacji? Na razie wstępne to są parę tysięcy złotych. Kto będzie z Panem współpracował? Na pewno jakiś pracowników? To znaczy pracowników, ale przede wszystkim też będę współpracowała, też jestem pewna, z różnego rodzaju posłami, senatorami, z którymi rozmawiałam. Zakłada Pani listę o wyborach samorządowych? Ale to dzisiaj mamy październik, więc dzisiaj rozmawiamy o tych sytuacjach, które są, o moich planach na dzisiaj, ale plany dotyczą przede wszystkim pomocy ludziom, dlatego że przez te wszystkie lata pomagałam ludziom skutecznie, wiarygodnie. Zawsze byłam niezależna i stąd, ponieważ mamy w toku bardzo dużo spraw, bardzo dużo. Ludzie przyjeżdżają każdego dnia, no dzisiaj też byli i proszą, pani senator, tak nie powinno być. I jak zobaczyłam wynik, to też jest zobowiązanie. Więc stąd też tego typu moje plany. Pani senator, jest pani jedynym założycielem, czy oprócz pani ktoś jeszcze? Ja sama. Tylko i wyłącznie pani. Dokładnie. Ile spraw jeszcze pani zostało takich niezamkniętych, na których chce pani zamknąć tak mniej więcej? Znaczy to tylko zależy. Są sprawy, których nie zaczęłam nawet. No bo to jest kolejka, tak? Pokazałam te listy, które czekają. Natomiast w toku jest ponad 300 spraw, które są otwarte, częste, no tak jakby Centaurus, prawda? To jest sprawa, już właściwie zakończyłam, ale jeszcze jest na ostatnia bryła. Jest sprawa Armii Krajowej. Ja patrzę na Olsztyn te rzeczy. Gdzie się udało, deweloper już zmienił decyzję wobec tych ludzi, ale jest w prokuraturze zawiadomienie. Rozszerzałam to zawiadomienie. Mało jest także u inspektora te sprawy, który teraz rozpoznaje, czy to jest sprawa zmiany przeznaczenia terminu, tak? No jest inna sprawa dotycząca Jarot,
jest sprawa kontroli opłat. Mam wszystkie dane dotyczące opłat, jeżeli chodzi o ciepło. I tutaj można powiedzieć, że niby to jest jedna sprawa, ale dotyczy tysięcy ludzi. Tysięcy. I wiem, że tam oczywiście analiza moja, wynikiem tej analizy będzie też jakby sukces dla ludzi. Tak? Tak samo jak była sprawa prądu. Dzięki temu, że zrobiłam kontrolę, to spółdzielnia oddała pieniądze dla ludzi. Więc to są sprawy, może być to jedna sprawa tak jak tutaj, prawda, ale dotyczy tysięcy. Sprawa projektu, który też jest obywatelski, zbieramy podpisy, to jest sprawa milionów ludzi. Też to jest jedna sprawa, jeden projekt, tak? Ale to są sprawy, ja się zajmowałam cały czas takimi trudnymi sprawami. To nie są takie byle jakie sprawy, one są naprawdę trudne. Sprawa czy lichwy, czy skargi nadzwyczajnej, czy komorników. Zresztą skuteczne, bo są zmiana przepisów. Dzięki temu zmieniłam te przepisy. Ale to są trudne sprawy. Dlatego stąd jest w toku dużo spraw, ale te sprawy dotyczą milionów ludzi. Chciałem tylko zapytać ostatnią rzecz. Muszę zapytać, czy po utracie mandatu obawia się pani reakcji prezesa Procyka, byłego prezesa? No nie, niech pan nie żartuje. Bardzo dziękuję.